ze mnie nie macie. Rodziłem się na kamerach, wszystko jest, gościu. Jak włączyć kamerę? Kim ty, gościu, w ogóle jesteś? Włączę zasilanie i masz wtedy minutę, dosłownie minutę. Opa! O! Au! Włączę zasilanie szybko, nie ma ochroniarzy! Smacznego. Może po jedzonku jakiś, wiesz? Afrodyzjat. Co jest? Stary! Co jest? O co chodzi? Dobra, już. Ale o co chodzi? Panowie! Ej, łapy! Jeszcze w środku! Po prawej, pra! Dobrze, kurwy synów! Uciekamy! Chodź za mną! Aaa, dostałem! Gangstery! Gangsterzy! Z tektury! Znowu wpięte! Ała! George, nic ci nie jest! Stary, nie dość, że mi sprzedali za moje ciuchy, to jeszcze ci frajerzy przyjechali! Zobacz, jak ja wyglądam! Ała! Kurwa! Pomocy, panie władzo! Zaatakowali nas niebezpieczni gangsterzy! To chyba byli rabusie! Od klanu Krzywego Marcela i Lemonianowego Lu! Pomocy! Pomocy! Kolega jest ranny! Tam nie ma nikogo, panie władzo! Panie władzo, przebieraliśmy się normalnie. Jak co dzień dealowałem sobie metą na murku z ziomoczkami i podjechało jacyś rabusie w białych skafandrach i nas odjebali. Wariacino, pomóż mi, znowu postrzał w piętę. Dobra, pusto. Gangsterzy mieli! Panie doktorze! Czemu nikt nie odpowiada? Pan mnie słyszy, halo? Panie doktorze, tak, słyszę pana, mówię do pana cały czas. Co się panu stało? A, dostałem wpięte. Była tu strzelanina, zawierucha, goście w białych skafandrach, kurwa, w melonach. Może mnie ktoś rozkuć? Zajmijcie się tym panem też. Pomożecie mi dostać strzał wpięte, to oni już uciekli dawno, patrz, kurwa, wypadki robisz. Zajmij się tak! Kurwo, to jebana! Słucham pana? Spokojnie, lokan. Co? Powiedziałem kurwo jebana do ciebie! Powiedziałem kurwo jebana do ciebie, śmietniku! Ała, boli mnie pięta! Ała! Pan staje w miejscu. Jasne. Powiedziałeś do mnie? No przecież słyszysz wyraźnie, ty kurwo! Jebana! Ała! Pana zapraszam pod ścianę. Zapraszam ze mną, panie w siwych włosach. Zapraszam ze mną. Pan jest zatrzymany później, ten co leży. Cały trzewik rozwalony. Nie gadać się tego pana. Oczywiście. Jutro mamy SKS z siatkówki, nie wiem czy da radę zagrać. Coś z tego. Chyba mnie pan rozkuć. Naprawdę. Pan wiedzie. Tam z tyłu dekutasy BMW. Dobra, odjedźcie panowie. Nie no, mam tylko taki nożyk swój, ale ja naprawdę nie będę nikogo ranił. Przepraszam. Pomieszczam amfetaminę, ale to jest moje lekarstwo. Ała, widzi? Łup, widzi to pani? Tam kula jest w tej pięcie, ja pie... Są takie kryształy, tak, a to... Po prostu chodzę na dodatkową lekcję z chemii. Nie, na orzechy tylko. Ała, kurwa, pieczę. Ale Jurek, ten pan jest przepaczony? Wszystko przez tych gangsterów. Jak ten pan, pani Kadyś, jak ten pan będzie przepaczony? To sprawdź to, Woody'ego, tak wizerycznie przeszukaj. Dokładnie, ale oni są... ja mu powiedziałem do niego, że jest tylko kurwą jebana, a on chce mnie przeszukiwać. Rozumie pani? On chce mnie normalnie zawijać na dołek, bo ja do niego powiedziałem, że jest kurwą tylko. Bo się do mnie srał, a ja dostałem strzał w piętę, co? Sam się postrzeliłem pod sklepem w piętę, a on chce mnie kurwa do mnie jakieś konsekwencje wyciągać? Dobry. Słyszysz mnie? Aleńka. Tak, mam. A, słuchaj. Ale ja sobie czekam, bo ten pan sprzedaje dobre zioło. Jak, że pizdę jebany idiota tam. Wsadziłbym ci. Ale ja poczekam. Poczekam, proszę pana. Zatkaj pizdę tam! Wsadziłbym ci do torby. Ale co to na komendę, ty? Niech go zamknie, albo niech go zjebie. Na co wy tutaj stoicie jak pachołki, ty? Jebany, kurwa, dziecko pierdolo. Chyba nieważne, malenia. Słuchaj, wsadzę ci tutaj do torby. Mamy tradycję, panowie. Nie pogadamy, proszę pana. Co? Nie pogadamy, za głośno jest. To ja nie mogę nawet szeptać w sali, bo jebany kretyn z drzeleja. Słuchaj, maleńka, ostatnia szansa, jaką mamy.
Stuleci tego shotguna do torby tutaj. Nie. Bo jak psy go znajdą przy mnie, to będę miał lipę. Jestem poszukiwany listem gończym, nie płacę alimentów. Nie życie. Boli pana, nie boli pana. Nie boli mnie nic, to jest nie sucha pięta stara już kiedyś z tym powstrzownią. Kobieto, to jest kurwa obrzęd mojego wuja. Wuja szybkiego mołu z północnej Dakoty. Polował na dziki i na niedźwiedzie w lasach północnej Kalifornii. Rozumiem, że to ma wartość kurwa nie tylko, wiesz, finansową, ale też emocjonalną. To jest kurwa historia. Jak ten obrzęd przypadnie, to on przypadnie właśnie w jakiejś kasetce policyjnej. Kobieto, weź ode mnie ten kurwa pistolet, bo ja tu kurwa zejdę, rozumiesz? Kobieto, właśnie. A, to już widzę, że nie przeskoczę tego muru. To jest taki mur żelazny, bezemocjonalny, suchy. Tych pierdolonych szczebelków w życiu. Dobra, sorry panowie. Ten pan, co tak krzyczy. Nie chciałem. Dobra, już idę. Szkoleniowcem głównym LSPD. Dobra, sorry. Ten, co krzyczy, jest szkoleniowcem głównym LSPD? Ten był. Był. No to jest on jest kogo idiotą. Przecież to z głosu masz brzmi kurwa, że on jest stepakiem jebanym. A teraz panu powiem, że ja jestem szkoleniowcem głównym i ja. Okej. Okay. Jak już nie da się z tym shotgunem nic załatwić, jesteś tak wysoko rangą, to chociaż pogilaj mnie po stópkach. Oleńka. Zapraszam. Jeszcze raz pana przeszukam. Nintendo Switch, gościu. No, chyba będzie jakiś grubszy wyrok, bo tu za długą broń podobno są większe wyroki. Co te pieniądze tutaj pan ma? Dużą gotówkę? No, ostatnio z domu wyprowadziłem się i praktycznie żyję na mieście. Więc to, co mam wszystko, co w ogóle... Mój kapitał życiowy. Okej, okay, okej. Okay. Pieniądze legalne? Z jakiegoś szachmarego... biznesu? Nie, to jest po prostu z zakładów. Gramy sobie tam w dzielnicach bezdomnych, gramy sobie w kości i oni się rozliczają takim hajsem. A że jestem dobry, no to ich ogrywam. Nawet dla bezdomnych nie można mieć tutaj łaski. Dobrze. Czyli zapewnia pan, że są raczej legalne pieniądze, tak? Nie muszę ich sprawdzać. Nie, nie, absolutnie. To są legalne, czyli gramy w kości, tak, z bezdomnymi. No to nie, czy to jest legalne. Dla mnie no moralne na pewno. Nie wiem, czy legalne. Podatku z tego nie odprowadzam, no nie chcę oszukiwać. A, czyli ale, nie. Ale nie są kradzione, nikomu ich nie zabrałem. Są legalnie w uczciwym zakładzie wygrane. O. Okej, okay, dobra. To ja wezmę je, inaczej zrobimy. Ja je wezmę, ponieważ jest to znaczna część. Sprawdzę. Proszę poczekać, wyjdę, rozkuję pan. No, niestety, kochani. Siedziany. Czemu on mi od razu w wyroku nie da, żebym sobie mógł z George'em RP więzienny odegrać? Pies z plecakiem, kurwa. Gościu! Dobra, teraz tak. Idę sprawdzić pieniądze. O, chyba się przycisnę, jak się posmarowałbym tym mydłem od kibla. Tak, niech idzie do laboratorium. A ja się rozbiorę. Pierwsza partia, proszę pana. Mi tu wskazuje komputer, że są nieopodatkowane, proszę pana. O, wiem, no to nie są, no dobra, trudno, przyznaję się, mam shotguna i brudny hajs, tak, jestem śpudem. Chcę szybki wyrok, tak jest. Wuja no zwariaci, jak ci odegrana na czy pieniądze są fałszywe, czy kosinus, to napisz, że nie, bo nie ma ja jak sprawdzić, czy zaprawić z WXD 5 zł. Broń długą, nie wiem jak w tym przypadku, czy nie powinno być przeszukania domu. Proszę chwilę poczekać. Nie mam domu, więc chuj, możecie przeszukiwać. Jak mi dom znajdziecie. No nie mam właśnie domu, Morciu. Wrzucił 5 dolarów. Jebany pies z pistoletem w ręku chce, bym się bał, ja nie czuję lęku i nie. Pan nie ma? Nie mam żadnego domu. Stracę z rękoma na głowie, a twarzą w piachu odczuwam gumę w opieprze całe. Zgromadzenie społeczeństwo, dla którego jestem zagrożeniem, jestem chuliganem i już się nie zmieni. Nie ma pan domu żadnego. Uff, nie mam żadnego domu, no. Oh yeah, that's right. Yeah, let's the show begin. Look at this nasty ass. Spidermana robię, typa. Okej, tutaj się trzeba tak ustawić. Spiderman, gościu. Gościu, długo jeszcze? Co tam sprawdzasz? Ej. Halo! Mordziu! Proszę pana, obrazy funkcjonariusza policji, posiadanie kontrabalne oraz posiadanie nielegalnej broni długiej, jest to 185 miesięcy i 270
$6,000. Ale co ty chłopie, czekam ty jesteś na... pierdolnięty gościu, ty ze mnie gadasz, jak jesteś 7 miesięcy. Czekam na odpowiedź szefa policji, proszę chwileczkę. Dobra, chłopie, szef policji, to tu będzie kurwa robiony zaraty. Ja dostaję 30 miechów, idę do pierdla, nie na sankcje. Więcej mi nie możecie dać, nic za mnie nie macie. Długa broń, broniłem się na kamerach, wszystko jest, gościu. Flintstone wyrzut spierdala, jeszcze nawet nie trafiłem, a jesteśmy w tym samym case oceniani, w tej samej sprawie, you know, man. Wariacie. Jemu wyrok się skończył, a jeszcze nie poszedłem, a w tej samym miejscu byśmy zatrzymywani. Czy to jest normalne? Czy jest szalone? A, jeszcze widzę, że... Podejdzie pan do mnie. Tu jeszcze pan ma inne zarzuty, ujojoj. Dobrze, proszę super. Pana, pierwsze załatwimy tak. Pierwsze dług 30 tysięcy ma pan. Z 1 stycznia tego roku, także... Co? Niemożliwe, gościu. To jest niemożliwe, Mary. Co do mnie gadasz w ogóle? Proszę pana, co pan wyprawia? Co a, nie, pan na barierce mucha była, chciałem złapać. 30 tysięcy, proszę pana, IMS Długur, zgodnie z obsługą LSPD dostanie pan 60. Zapraszam bliżej do mnie. Dobra, dziękuję. Już wszystko? Dobra, no to mów dalej cały czas, o co chodzi tu, byczku. A więc mówisz, że chcesz mi zajebać 180 miesięcy za shotguna. Idziemy do zoo. Jebany idiota na górze drze pizdę. Dobra, Mosiek, to co, 15 miechów, mandacik i rozjeżdżamy się, tak? Czyli najdłuższa moja rozprawa o nic, jaką kiedykolwiek miałem. To już jak napady na bank się robiło, to już szybciej proces przebywał. A tu jest, chłopie, zatrzymanie za bycie postrzelonym pod, pod sklepem z ciuchami. Tak, to sprawa, to jest całe clue. Zatrzymanie chłopa postrzelonego pod sklepem z ciuchami. I my tu, kurwa, robimy procesy. George już wyszedł, a był zatrzymany, ty, no są jakieś jaja. Jaja. Sulaniec 2 może raz w życiu weź adwokata 5 zł. Proszę pana, to są pana zarzuty, proszę. Widzi pan? Trzyma pan. No, widzę, widzę. Proszę pana, to są zarzuty jeszcze z 1 stycznia tego roku globalnego czasu. Razem z dzisiejszymi zarzutami jest to 255 miesięcy i 354 tysiące dolarów. Proszę pana... Ale jak to 180 miesięcy? Za co, gościu? 255, proszę pana. Jakie 255 miesięcy? Co ty? Chce pana adwokata? Telefon? Cokolwiek? No jasne, jasne. Do lekarza twojego zadzwonię, kurwa, bo pierdolisz głupoty. Nie mam, proszę pana lekarza. Proszę pana, ja dasz jakieś bzdety, ty. Chce pan telefon? Da, daj mi telefon, ty. Słuchaj, idę do pierdla na 260 miesięcy. Co? No, bo pies chyba, nie wiem, odjebało mu. No i słuchaj, musi być taka sprawa, że przejmiesz interes. Pamiętasz, że dupcy mojego matkę na zmianę. Teraz będziesz musiał dupcyć cały czas ty, okej? Okay? Nie wiem, czy podoba, bo jest tam wielka. Ta żale, słuchaj, mam myk dla nią, mam myk. Ona robi zawsze po drugim razie squirting. Napełniaj ten kubek i oblewaj, dawaj to do picia, ona wtedy świruje. No nic, tak się podziało. Tak mi przybili, nie? 250 miechów, za nic. Więc dupcy jego matkę dobrze i odwiedźcie mnie w pierdolu. Będę pewnie tam za chwilę konwojem prze... Jechał będę konwojem pewnie. Zobaczmy. Dobra, zobaczymy się. Hej. O, znikł pies! Tak! Okej, okay, rozbolała go głowa. Poszedł chyba do sraki dostał. Przycisnę się między tymi kratami, bo są uchylone. Ale łeb! Szybko, muszę się wysmarować mydłem. Tu, smaruję się mydłem. Cieru, cieru, cieru. Ciur, ciur, ciur. Dobra, jestem o tyle śliski, że mogę spróbować. Teraz albo nigdy. MNL. Aj! Dobra. Ha? Ale śliska krata. Jeszcze raz chyba się może udać. Plum! Wow, jest z drugiej strony! Okej, okay, otwarta jest. Może mi się uda. Mokry Moł miał rację. Pumex. To zły wybór. Trzeba się smarować mydłem. O nie, tu jest zamknięte. Tu? O nie. Tu nie wyjdę, muszę wracać tam. Okej. Okay. Tu? Tak jest. A tu? Świetnie. Cię widział, jak wróci. O nie. Ko? Siema. Nie chcecie może trochę dragów? Nie wiecie może jak stąd uciec? Jacha, jacha. Tak ogólnie to wyślizgnęliście przed chwilą... Dobra, trzymaj się. Wyślizgnęliście przed chwilą między tymi dwoma barierkami, a wy za to siedzicie? Byliście na dołku? Spokojnie, psa rozbolała głowa i możecie uciekać. Nie chcesz? Zrobił mi zdjęcie na komendzie, co za łeb? Zobaczę, czy nie ma więcej pokoi.
Dzień dobry. O, pokój laboratoryjny. A czy mój to miał marihuanę? To oni są konkurencją dla Bamiaka. To wy robicie konkurencję dla Bamiaka. Wstawaj, kurwa, napierdalamy się. Kasztanie jebany. O nie, wszystko to muszę pokazać chłopakom. Własne uprawy mają. Staranie zbadać ich roślinę. O, tak, to Eucalyptus la Mohicus. La Sceptus. Mocna odmiana. A tutaj Driverus licencielus. O nim ślepi jeździ samochodem. Tak, znam się trochę na zielsku. Dlatego przepaliłem. Dlaczego ja gadam do siebie, jak jestem oszukiwany? Dobra. Kły! Rakiety! Czy to psy przypadkiem nie są prowokatorami wszystkich zdarzeń na wyspie? O kurwa, główny na rozrządnie świat, ten, wyspy! Cuję. Tak jest, oczyszczę się z zarzutów. Chodzi w zarzuty. Exe. Tu. Cisk. Widzi. Trzy. Pola. Dodaj. Usuń. Uniewinni ze wszystkiego i przelej 100 koła na konto. Tu wybiera... Trzecie. A, tak jest. Ale to było proste. Spierdolamy, jestem wolny. Nic za mnie nie macie. Nic za mnie nie macie. Kurwo. Proszę pana. Wraca pan tam. Jaha. Wepchnij mnie tam. Okej. Okay. Uchylone drzwi zostawiłeś. A tak, ciężko się z rozmawia, bo tylko cię wyzywa pewnie. To, ja, oczywiście, zawsze. Dobrze, że drzwi były zamknięte, nie mógł... Tak jest, konto niejebany. Krata była uchylona, więc... Dobrze, jednak będzie 230-330. Dobrze, kurwo policyjna, chpu. Ale dostałeś mela na okular. Mały, chudy, kaprawy policjanciku. Oh yeah, that's right. Widzę, że pana nawet nie boli, nie? Oh yeah, lubię to. Ale otrzeźwiałem, stary. Jak pojebanku z twoją matulą. Herlawa jak ty, byczku. Dobra, teraz dawaj ten wyrok. Ile? 280? Auć. Oh yeah. Okay. That's right, baby. That's right. Zupełnie jak z twoją mamuśką na akumulatorach, jak się dupcyliśmy i na poralce. Ale mi wytelepało, gość. Jej, X, dobra. Jedźmy już do tego więzienia. Dawaj, kasztanie. Kurwa mać! Co za... Ale jebany debil, kurwa, dał komuś innemu wyrok. Jesteś dla mnie gościu fenomenem. Typu, witam was, wygrane kurwy 3-6 zł. Dał komuś innemu wyrok! Ryan Wood dostał 230 miesięcy. Here we go again. Yeah. Ej, świeżak! Kto masz telefon na celi? Ty, prój dupa, dawaj telefon. No to dobra, przecież to się stało. Ej, halo, słyszysz mnie? No dobra. Ej, skąd masz telefon? Ej, pytam się coś z ciebie, gościu. Słyszysz mnie? Halo? Halo. No słyszysz mnie, czy nie? No słyszę, słyszę. Skąd masz telefon? No bo mam. No weźże zajęć tutaj, muszę kilka połączeń wykonać. A ja nie mam, mam tylko jeden. Kurwa, dzieci... Czemu tu się nie da bić? Się nie da. Jak to nie da się? Razem już jeba. Ale lipa, nie da się nikomu zajebać. Bo chciałem ci najebać i telefon ci wziąć. Kurwa, ale lipa. Powodzenia życzę. Co ty gadasz? Jesteś psem w więzieniu? No, przypadkowo, bo za blisko podbiegłem. Nie, nie przypadkowo. Wiedziałem, że naginacie zasady. Wiedziałem. Aha. I co teraz? Dawaj telefon chociaż, ty. I akurat jak poruszyk nie wysyłał, więc no głupio wyszło. Tu nie wyleczysz kompleksów, tu będziesz za chwilę ruchany, psiaku. No, tak więc... Teraz ci o kratę oprzemy i przyczepimy dupsko policyjne. Słucham? Łobuzie, ty. Dzięki. Oho. O, straciłeś połączenie, no. Co? Siemalagam.
Siema, patrzcie, najebcie tego, najebcie tego kasztana, to jest policja, dawaj go, wal go w pizdę. No chodź, kurde. Ale nie da się trafić, bo on uniki robi dobre, bo on jest jiu-jitsu trenował. Masz Logan, masz paliaka, czy nie? Nie mam nic, nic nie mam. Kurwa, widzę właśnie, cię ogolili. Ogolili mnie, stary, 230 miesięcy zostałem, jest przypał. Co, że się odjebał? No właśnie w sumie to nic, bo zostałem postrzelony pod sklepem z ciuchami, bo się przebierałem z George'em. Normalnie spokojny dzień, tak? I właśnie... stary, dostałem 230 miesięcy. A powiedz tak, jak robiłem napady i odpierdalałem psiarzy, to dostawałem mniejsze wyroki niż dzisiaj. To są pizdy takie najgorsze. Właśnie jakiś ten... A macie może telefon? Weźcie, dajcie mi telefon. A kupicie sobie nowy. Ja będę pisał coś na Twitterze do psa. Jak się nazywał ten pies, który mnie zamknął? Masz, kurwa. Sędzia Ryan Wood. Nie sędzia. Co ty, to daje? Ten George, porucznik kurwa, William Bratton. W tym aucie, w tym Mercedesie? Spalę to? Nie wiem, chyba. Jesteś kasztan, kurwa. Ej, nie mam telefonu, a mam, dobra, jest tutaj. Masz, dałem ci tam. Dobra, mam. Jak Jackson tam ci, czy nie? Trudno, spędzę tu trochę czasu, więc... No nic, idę popracować. Dzięki. Ej, mam telefon, wariacie, też ogarnąłem. Ha, fajnie. Gozacko, nie? No, ale coś czuję, że zaraz tu pan bratun do ciebie przyjedzie. Tak? I mu nakopę na łeb. O, nie dasz rady panu pobratunowi. Nakopałem mu już raz. O, nie dasz rady pan bratunowi. Nakopałem, tobie też kiedyś nakopałem, pamiętasz? Mi? Tak. O, nie pamiętam. A, bo właśnie tak ci nakopałem, że aż kurwa nie pamiętasz. A bratona to mam nalepca. Ho, 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 zobaczymy. Logan. No? Wy przypadkiem nie będziesz chciał pomocy, bo widzę, że tak się często ten dajesz łapać. Nie, dam sobie radę. Ja jestem po prostu biznesmenem, a nie, że dajesz się łapać, tylko ludzie chcą mnie złapać, wiesz, wszyscy naokoło. Jest nieuniknione, ale w porządku, poradzę sobie. Powodzenia, panowie. Halo! Siema, George! Co jest z tobą? Co ty masz kurwa na sobie? Czemu ci pępek wystaje? Stary, no dostałem za małe ciuchy od tej Lucy ze sklepu. A, kumam, ale jest tragicznie, George. Takim stałem, no. Stary, mi dali 210 miesięcy, gościu. Koniec, gościu. Dlaczego pan wszedł na teren więzienia? Czy on siedzi z nami? Wszedłem. Czy on siedzi ze mną od kilku miesięcy już? Plugawy Willy. Co pan jest? Pan jest policjantem? Straż więzienna. Straż więzienna to jest. A, tak. No lepiej zajmijcie się tamtym gościem, bo to czas widzę, że przenosi jakieś rzeczy, paczki nosi, roznosi. Wydaje mi się, że zaczyna dealować na terenie więzienia, no. Co pan robi? Ty, panie, powiedz schowaj to, bo pan się skaleczy zaraz. To ty jesteś pierdolnięty? Jak ty mówisz do straży więzienia? Strzeli pan w niego. Co ty gadasz do straży więzienia? Kim ty kurwa jesteś? Masz się do lepszego, że od straży więziennej? Kasztanie jebany? Dobra, uspokój się. Siedzimy w pierdolu, jesteśmy równi, a ty tutaj wywyższasz gościu. No i chuj, on będzie siedział dłużej, a wy wychodzicie. Tak. Ile dostaliście? Ja tak szczerze, to już się tam odwiedzić, kolegę, no. Chciałem, żeby doliczył jeszcze ode mnie dodatkowe 50 rok. Nie, mam jeszcze 200, ale to spoko, odwalę swoją pajdę i dotwię resztę, nie? A teraz, w ogóle przez to, że ten, pies mnie nie wziął jarania. Mam 19, idę to pogonić, bo są więźniowie. To jest Kodak Black! Ej, what's up, Kodak Black? O! Oh, au! Prawdziwy Kodak Black! Nie można im sprzedawać tutaj. No ej, tam siedział Kodak Black, kurwa ty. No nic, jakoś się tu urządzę, no. Wiem, że pod celą są rozgrywane turnieje warcabów, więc... Kiedyś mogę wyłączyć kamerę i... Jak wyłączyć kamerę? A kim ty jesteś? Straż więzienna i mi chce pomóc uciec z więzienia? Coś mi tu śmierdzi. Oczywiście. Znaczy nie uciec. Jakim do kogarni konkretną ekipę, która odbierze cię zawsze z konwoju? Podejrzane. 5 złotych. Kim ty gościu w ogóle jesteś? Malik? Malik Montana? A widzisz, George, mieliśmy robić takie plany biznesowe i za nic do pierdla, stary. Przez gangsterów. Przez gangsterów tekturowych zajebanych. Człowiek chciał sobie podilować na mieście, normalnie, legalnie. A tu takie coś. Żałosne. Czemu taki świat? Brudny, plugawy.
Nic się nie da zbudować na tym brudnym kamieniu. Eddie jest ogólnie na mieście, może zadzwonię do niego, żeby tu wpadł. Da radę wyjść z tego pierdela jakoś, czy nie? Też jakieś miejsce wyjścia? Czy coś? Najpierw musiałeś do góry wyłączyć zasilanie i masz wtedy minutę, dosłownie minutę, żeby znaleźć jakieś dziury w siatce. Ale medalową dziurę, czy prawdziwą? Możesz spróbować dachem. Czasami się udaje, ale musiałby cię później George pozbierać. Dobra, poradzę sobie. Dasz radę? Ale mówię, minuta, max dwie. Kumam, dobra. Dobra, to ja lecę, a wy ogarnijcie. Ale kiedy mam wiedzieć, kiedy ruszać? Kiedy mam wiedzieć, kiedy ruszać? No biegnij już, ja zanim wejdę na dach, no to trochę zajmie, nie? Dobra, okej, biegnę. No, dawaj. Szybko, George, za mną, wiem jak uciec, a pies będzie siedział, wyjebane mam w niego. Gadam ochroniarz, pewnie wie, że jestem dobrym człowiekiem w głębi. O nie, widzi nas bramkarz. Bramkarz, kurwa, z klubu Rotunda. Szybko, ciutko. Tędy, opa! O! Au! Wszystko ze mną okej. Okay. Tu też wiem jak wylądować. Opa, ciach! Wyłączę zasilanie, szybko, nie ma ochroniarzy! Czemu nie wyłącza zasilania? Kurwa! Co jest? Halo! Nie! Znowu tu jestem, kurwa! Ja mam zasilanie włączyć, kurwa, kretynie jebany! 37, ten zamknięty pies przed chwilą mówił, żeby ktoś gdzieś zadzwonił i ci wyrok przedłużył XD, tak mi się wydaje. Jak się mylę, niech czat mnie poprawi, 5 zł. Dobra, zrozum gomety. Co ty? Chłopie, halo! Miałeś wyłączyć to wszystko, a mnie zostawiłeś na pastwę losu! A on se wychodzi tamtędy, kurwa, królewicz jebany. Au. Au! Pomocy, pan mnie wyciągnie stąd! Dzień dobry. Ja tutaj ten, na wezwanie. O. Jakie wezwanie? Tu nic się nie stało. Miałeś zasilanie włączyć w chuja, jest wyłączone, kurwa, szybko, bo mnie zwolnią. Poważnie? Serio, szybko. Tutaj. Gdzie? No i chuj, twój stary jest włączony. O, siama, leńka. Pan też potrzebuje pomocy medycznej? O, nie, ale potrzebuje towarzystwa i dalej tu pasujesz. Towarzystwa? A czemu pan policjant panu nie pasuje? No, niestety nie dogadujemy się aktualnie. Nie możemy znaleźć wspólnych tematów, ale wydaje mi się, że ty, jeśli chodzi o kolorystykę włosów, mamy rdzawe myśli, wydaje mi się. Co ty na to? Może jakaś wspólna kawa? Mamy dobrą ciaję tutaj na celi i herbatę. Mamy jeszcze trochę chleba i ostatniej szynki. Przecież jechałam jako pomoc medyczna. A jaka? A kto potrzebuje pomocy? No, pan policjant. Podobno go pan bije. Nie, absolutnie nie. Nie? No jak nie? Nie, no, tu nie wolno się bić. To miejsce zmienia. Wszyscy są potulni jak baranki. Wiesz co ci powiem? O, dobra, dał radę. Głupio wyszło. No. Biegnie, pan medyk jeszcze. Coś przyjechałeś? Przedstawi się. A znam go chyba, praktyka. No, no, nowy jakiś, nie? A witam, panie praktykant. Szkoda, rzadko tu widujemy takie dziewczynki jak ty, wiesz, o co chodzi. Oh yeah, baby, that's right. No sorry, musimy zrozumieć, dawno nie byłem, wiesz, na wolce. Ile tu już minęło miesięcy? Z 30 chyba. Ryan. Cholera, jeszcze 300 miesięcy mi zostało, maleńka, wiesz? Powiem, że lata. Jakbym mógł, wiesz, to chociaż na chwilę posiedzieć, wiesz, tam sam, popatrzeć na ciebie. No skuma, jestem na pierdlu. Nie, dziewczyno, wiesz? Okej, kumam, ja nie chcę być. Spokojnie się pan. Nie chcę być zaborczywy, jasne. Znowu sam, znowu walenie konia na celi. Jakim dokale ty jesteś niedokaletą? A, ona mu robi gałę. Zanim miałeś iść, nie chciała gadać. Byś wyszedł. 5 złotych. No, szkoda. On ma przyjaciół, odwiedzałem go kumple. Pytałem o jego zdrowie. Ma jeszcze pod szczepionkowcem, czy Andy szczepionkowcem? Ty pierdalasz, człowieku. Twoja zmiana się już skończyła. Wow, siema chłopaki! Nie mogę wyskoczyć.
To jest wolność. Już prawie. Już prawie, wolność! Jestem! Chłopaki! Chłopaki! A, niech ktoś poniesie tu tą kartkę, ej! O, sie. Tam jest pies, patrz, z telefonem w łapie się rozpierdala na dobrych chłopaków. Teraz się zabawimy, świeżak. Spuszczę cię w kiblu. Dobra, pójdźmy lepiej. Nie. Co? Przyznęło się. Tu już jednostki kolejne do ciebie. Tak, zabawimy się teraz. Co masz przy sobie? O, trójka siory. Zabierzemy sobie te pieniążki. GPS też zbyt nam się przyda. Na jednej wyspie nie znajdą mnie tutaj, to jest moje więzienie. Moje królestwo. Chwycił mnie razem z kajdankami i wypchał mnie między poleczeniem w plocie. Może te studziala. HMMM 6 złotych. Nie chcieli mi do telefonu, to sam wezmę. Papierosy, właśnie brakowało mi papierosów. Lubię sobie zajarać papieroski. Radio, o, pogadam sobie z ziomkami. No, walkie-talkie. Kajdanki nie potrzebuję. Babeczka. Wezmę sobie trochę tej babuni słodziutkiej. Ale masz jędrne łódka, jak na chłoptasia. Karta SIM? Też sobie zawinę. Zobaczymy, do kogo trendałeś, psino. Okej. Okay. Teraz sobie tutaj będziesz grzecznie stał. A ja cię zamknę. I kto teraz jest w pace? Kto teraz jest w kiciu? Panie naczelniku? No słucham. Tak właśnie myślałem. Role się zamieniły. Myślałeś, że zamknęli cię tutaj przypadkiem? Twój ziomek od kopa. Chciał ci to wyrzucić. Chciał po prostu cię sprzątnąć, żebyś nie dostał tego awansu. Siwy rysiek dużo mi przewijał na twój temat. W policji się trochę pozmieniało i tak naprawdę to ja chciałem tu wylądować razem z tobą. Teraz milczysz, bo jesteś taki rozgrany przez telefon. Rozkuj mnie, człowieku. Nie, teraz sobie będziesz znany moją skarpetką. I będziesz sobie też siedział na tym kibelku. Nie wyglądasz na przerażonego. A za chwilę przyjdą chłopaki z pod czwartej cery i nieźle tu zabawimy. O, teraz przyjadą tu ludzie ode mnie i ci też nie będzie. Nie przyjadą, bo nie zajdą mnie, więzienie jest moje. I razem w nim znikniemy, w najcichszych zakamarkach. Dobrze o tym wiesz. Idziemy. Zatańczymy, zobaczymy czy... Wiesz, oglądałeś tego kabina samego w domu? To jest Logan sam w więzieniu. Jak chcą cię wziąć, to będą musieli mnie pokonać. Dobra, Capuccino. Puszczaj mnie, nie rozkuj. Nigdy. Jeszcze sekundę. Nie. No dobra. I rozkuwasz. O! Rozkuj. Teleportacja! O nie! Twoje ludzie już tu są! Nie! No, rozkuwaj mnie. Szukamy ciutko. Poszedł. Czuję się jak w tym horrorze, jak Outlaście. Czuję się jak w Outlaście, kurwa, totalnie. Totalnie, Outlast z psem w pierdlu jest zrobiony. I słyszycie to tu, pani? Nie wiem, czy wy to słyszycie, bo ja to słyszę. Tup. Dobra.
To jest. Normalnie psa tego zakułem, kurwa, tu wpierdło i go. I nie szuka, jebany, a się chowa, no jebany idiota, ty. Ty, no słuchaj, bo my podjechaliśmy z tymi, z szlugami. Tak, ale ja mu szlugi zajebałem, ale dobra, to podjedźcie na ten, na główny, no na ten główny plac, zobaczycie, jak skuty chodzi, ty. Dobra. Jakim dog dzwoń do psów z jego simi, powiedz, aby nie przyjeżdżali 5 złotych. Piszemy jakieś SMS-y. Ciekawe. Ty, wracaj, tu mnie rozkuwaj. Masz 3 sekundy. Zamknij pizdę tam. Jest to pisał z twojego telefonu. Kuru. A? No, wariacie, co jest z tobą? Czekam na ciebie. Halo. Zdziwiony jesteś? Właśnie rucham się z twoim, kurwa, generałem policyjnym. Co mówi? Szanghaj? No, Szanghaj, gościu. Hello, co widzimy tam? Się jutro. No siema, maleńka. W końcu ogier wrócił. To co, siadasz dzisiaj na mojego chuja? Czy jutro? Mam pytanie, skąd pan ma ten numer telefonu? Maleńka, malenia. Jeszcze jeden numer dzisiaj będziemy mieć wspólny. Zadzwonię później. Brawo. Słucham. Jutro pieniądze, albo ci odpierdolę. Siema. Ale to są jaja. A fotki sobie wysyłałem. A, Luke Shaw. Jakieś SMS-y, słyszałem, że jesteś męską dziwką. Ile wziąłbyś z Billa? Co? Ale jaja. O kurcze. To nieźle, o kurcze. To niezłe akcje tu macie. Mam kasę dla... Giovanniego. Jutro będzie 15 szuku przy bloku 18. Mamy przerzut, kurwa, kokainy z czapacza. Dobra, pali. Dobra. Co tu jeszcze można zrobić? Ja teraz mu tą kartę wywalę. Żyje swojej. Za kutym ksiak goni za nami. No wiem, bo co tam ci goni? Ej, słuchaj, widzę was. Na lewo. Chłopaki, ja mu zajebałem. No to opowiem wam ja jak skurwysyn.